Kolejnym wyjątkowym miejscem na szlaku Smaki Ziemi Kozienickiej jest zajazd przy Gościńcu w Garbatce-Letnisku. I zajazd działa od 1998 roku. Nazwę wymyśliła siostra pana Mirosława Dziedzickiego, miejscowego architekta, który miał duży wpływ na wystrój tutaj wnętrza. Długo myśleliśmy nazwą, no bo gościnie ma wiele znaczeń i to jest i gościna, i droga, która i tak dalej, więc tak uważaliśmy, że tak fajnie będzie brzmiało. Zajazd przyciąga klientów swojską atmosferą, a przede wszystkim bogatą ofertą kulinarną, pełną soczystych mięs i aromatycznych zup, a to wszystko na bazie naturalnych i świeżych surowców. Specjalizujemy się w kuchni międzynarodowej z naciskiem na kuchnię staropolską. Słyniemy z pierogów, mamy 12 rodzajów pierogów, robione jest to wszystko oczywiście ręcznie. Te wszystkie podstawowe ruskie tam z mięsem, z kapustą, z soczewicą, jaglany, nawet z dziczyzną, sarną, z dzikiem, z cielęciną i kurkami, bardzo sławne, i szpinakiem, naprawdę jest cała gama. W planach na przyszłość właściciele Krzysztof Sozański i Mariusz Tomala stawiają na rozbudowę zaplecza kuchennego i ogrodu przy zajeździe. Rozbudowujemy kuchnię, na bardzo dużą kuchnię. Ta kuchnia będzie pełniła trzy funkcje. Ona będzie produkcyjna, bo chcemy produkować nasze wyroby na dużą skalę, i bankietowa, i cateringowa. A z bankietami wiąże się to, że stawiamy ogród tutaj obok, bardzo duży ogród, to będzie trzciną kryty, a naszą drugą działalnością też jest krycie dachu trzciną, a to jest zupełnie co innego. I tam będziemy robić bankiety i wesela. Ten ogród kiedyś był, w 2009 on się spalił, nie? On spłonął, ale był bardzo znany i tak jeszcze ja pamiętam, gościliśmy tu wiele znanych postaci. Ja miałem prawie pół Sejmu tutaj, praktycznie tutaj. No ale teraz spróbujemy teraz to reaktywować. W 2001 roku zajazd został uhonorowany prestiżową nagrodą Czterech Widelcy w rankingu Rzeczpospolitej. Natomiast w 2011 roku umieszczony został w wydawnictwie Samorządu Województwa Mazowieckiego, restauracje, karczmy i zajazdy Mazowsza.